Dzień dobry, witajcie w kolejnym rozkładzie. Dzisiaj mam dla Was, tak jak po tytule tego filmu widzicie, rozkład partnerski, ale on jest o tyle ciekawy, że siła ciężkości w tym rozkładzie jest po stronie kobiety. Zazwyczaj, kiedy klienci czy klientki najczęściej pytają tarota o sprawy uczuciowe, o sprawy związkowe, to w podtekście jest coś takiego, że kobieta nie czuje się pewna w tym związku, że coś mężczyzna podejrzewa, że coś mężczyzna może na boku kombinować, albo zachowuje się nie tak, jak powinien, czy jego zachowanie uległo zmianie. Natomiast tutaj w tym rozkładzie siła ciężkości, jak wspomniałam, jest po stronie kobiety. I co ciekawe, pytanie zadała pani, jak dalej będzie wyglądała ta relacja, pomimo tego, że ona wiedziała o tym, że ona rozdaje karty w tej relacji, w tym związku, a nie jej partner. I karty fajnie to pokazały i dlatego postanowiłam nagrać film, kolejny oczywiście z serii partnerskich rozkładów, ale tym razem on jest właśnie o tyle ciekawy i interesujący, że jak karty pokazały, to w jaki sposób kobieta rządzi, w cudzysłowie, rządzi w związku. To jest rozkład według Agnieszki Świrskiej. Talia jest tarot mucha i ona jest taka trochę niefilmowa, dlatego że no, nie bardzo widać obrazków na filmiku, ale ja Wam przybliżę te karty i powiem, jak, na jakiej pozycji one są. Tutaj jest pierwsza karta, jak wygląda sytuacja związku, i to jest Królowa Mieczy. I właśnie mi ucieka ostrość, nie wiem dlaczego. Po lewej stronie są karty na kobietę, a po prawej stronie są karty na mężczyznę. I tak, po stronie kobiety zewnętrzna postawa, jej postawa to jest siódemka kijów. Zachowanie i wymagania to jest królowa kijów. Emocje to jest piątka pucharów. Okoliczności zewnętrzne, dlaczego ta pani zachowuje się w królowej kijów, to jest umiarkowanie. I jak ona dalej widzi tą relację, to jest dwójka mieczy. A sygnifikator, ja rzadko wyciągam sygnifikator, ale w tym wypadku jakoś tak poczułam, żeby wyciągnąć kartę na sygnifikatora i wylosowałam asa mieczy. I tutaj mała dygresja. Ja nie wybieram kart z talii jako sygnifikatorów, tylko zawsze losuję. A i po stronie mężczyzny mamy takie karty. Zewnętrzna postawa mężczyzny wobec kobiety to jest szóstka kijów, monet, przepraszam, szóstka monet. Znowu ostrość mi zanika. Zachowanie i wymagania to jest szóstka kijów mężczyzny wobec kobiety. Musicie mi wierzyć na słowo, bo mi ostrość zanika. O, teraz się pojawia. Emocje tego mężczyzny wobec kobiety to jest dziesiątka kijów. Okoliczności zewnętrzne, dlaczego ten mężczyzna zachowuje się w szóstce kijów wobec tej pani, to jest wisielec. Jak on dalej widzi relacje, to jest wieża. I jego sygnifikator wylosowany to jest szóstka pucharów. Zobaczcie, po stronie mężczyzny są trzy szóstki. Szóstka monet, szóstka kijów, szóstka pucharów. Szóstka jest uspokojeniem, tak? Jest skupieniem się na sprawach domowo-rodzinnych, że tak to nazwę, jeżeli weźmiemy pod uwagę numerologię. I po tej piątce, która jest taka chaotyczna, taka niepewna, taka niesie ze sobą bardzo dużo różnych wydarzeń, szóstka wydaje się już być ukojeniem, uspokojeniem przede wszystkim emocji i sytuacji zewnętrznych. Także to jest znaczące. Po stronie mężczyzny są trzy szóstki.
I zobaczcie, jak wygląda sytuacja. No, na dzień dobry mamy tutaj królową mieczy jako sytuację związku, więc już ta karta daje nam znać i daje nam sygnał, że kobieta jest osobą decydującą w tym związku. Jako królowa, tak? Gdyby pojawiła się tutaj inna królowa, na przykład królowa kijów, no to już no może niekoniecznie trzeba by było popatrzeć na inne karty, przynajmniej w moim wypadku, ale jeżeli pojawia się na przykład królowa mieczy, królowa monet, to wiadomo, że kobieta jest siłą sprawczą tego związku, pozytywną lub negatywną. Natomiast jeżeli chodzi, wracam do tego, o królowę kijów albo królowę pucharów, to już niekoniecznie. To już musiałabym spojrzeć na całość rozkładu, czy czasem to nie jest inna osoba w związku, czyli ktoś się nie wcina między wódkę a zakąskę. Ale jeżeli tutaj mamy królową kijów, to to jest ta pani, która ma taki, a nie inny wpływ na związek zgodnie z żywiołem, czyli mieczami, tak? Zobaczmy, po jakiej stronie mamy, po jej stronie, jakie mamy karty. Siódemka kijów, królowa kijów. W sercu ona ma piątkę pucharów. Tutaj jest umiar i dwójka mieczy. Mamy misz-masz, tak? Mamy dwie karty kijów i reszta, no umiar z pucharami ma coś wspólnego, ale miecze to już jest inna bajka, no i jej sygnifikator jest mieczy. Czyli tutaj mamy trzy miecze, które przeważają, dwie karty kijów, jedna pucharów, jeden wielki arkan. Co możemy w tym powiedzieć? Tak, kobieta, przede wszystkim, jeżeli sytuacja w związku jest królowa kijów i jej sygnifikator jest jako as mieczy, więc możemy wywnioskować i możemy właściwie być pewni, że ta pani jest bardzo konsekwentna w swoich czynach, w swoich słowach i wie, czego chce. Na dzień dzisiejszy wie, czego chce, tak? Bo dwójka mieczy już jest trochę z innej bajki, ona mówi o przyszłości, jak ta pani będzie widziała ten związek. Czyli pomimo tego, że ta pani na dzień dzisiejszy, ta moja klientka, wie, czego chce w tym związku, a zapewne nie dzieje się dobrze, jeżeli ona, sytuacja w związku jest pokazana w nie w siódemce mieczy, tylko w królowej mieczy, więc jej się coś nie spodobało, ona o tym głośno powiedziała, bo królowa mieczy nie trzyma tego w sobie, tylko po prostu wali prosto z mostu i między oczy i nie myśli o konsekwencjach i nawet nie myśli o tym, jak to zostanie odebrane przez drugą osobę. Ona po prostu musi się wygadać, ona musi powiedzieć, co jej leży na wątrobie i że jej się coś nie podoba, coś skrytykuje i to nie są, jeżeli kobieta jest pokazana w królowej mieczy, to te jej głośne gadanie, czy głośne nie w sensie tonu głosu, tylko wypowiedzenie na głos tego, co ją boli, co jej na wątrobie leży, jest głęboko przemyślane, zaobserwowane i wypowiedziane. To nie jest coś wydumanego i oczywiście w niektórych sytuacjach może to królowa mieczy też mówić o czepialstwie. Ale w tym wypadku, jeżeli ta kobieta przeanalizowała, tak, mamy tutaj obydwie karty analizy, as mieczy i królową mieczy, ona przeanalizowała sobie w głowie jakieś fakty, które miały miejsce między nią a partnerem, czy z zachowaniem partnera, czegokolwiek dotyczącym związku, ona sobie to przeanalizowała w głowie i po prostu musiała to powiedzieć na głos i musiała może nie tyle sobie ulżyć, czy wypowiadając to, tylko po prostu na głos stwierdzając fakty, zwerbalizować to, co ona zaobserwowała i to zapewne jest to, co ona zaobserwowała, jest obiektywne i logiczne. Ona nie przefiltrowywała tych swoich słów i reakcji przez emocje, ona je po prostu przeanalizowała. Tutaj mamy podbicie tej królowej mieczy w asie mieczy, tak? Dlatego
te karty korespondują ze sobą. Jeszcze raz powtarzam, ta dwójka mieczy jest trochę z innej bajki, dlatego że ona mówi o przyszłości, nie, mówi o obecności, o teraźniejszości. Dobrze, co tą kobietę tak zabolało? Bo ona ma tutaj w sercu piątkę pucharów. Ona pomimo tego, że coś zwerbalizowała, wyciągnęła wnioski, czy ona zważała na tą swoją piątkę pucharów, no bo w emocjach puchary, tak, emocje plus puchary, to ze sobą bardzo dobrze koresponduje. Ona zapewne wypowiedziała na głos to, co ją boli, ale też w pewnym sensie oddzieliła się od swoich emocji. Dlatego, że miecze, a zwłaszcza królowa mieczy, ona bardzo intensywnie dystansuje się od emocji, czy próbuje, może nawet nie próbuje, bo to nie jest, to nie są próby. Ona tłamsi w zarodku swoje emocje, nie pozwala emocjom wyjść na wierzch, z różnych względów. Akurat w tym wypadku po prostu jakby to, że ona czuje się zraniona, tak, w tej piątce pucharów, czy zawiedziona, jakby przepełniło czarę, tak, i ona musiała to wypowiedzieć. Ja to przynajmniej tak odbieram. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy siódemkę kijów razem z królową kijów, czyli siódemka kijów w tym wypadku mogłaby być czepialstwem, tak? Mogłaby być, a znowu nie wyniosłeś śmieci, a znowu to, a znowu tamto, a znowu później wracasz, a nie mogłam się do ciebie dodzwonić. Coś na tej zasadzie, tak? Ta siódemka kijów, taki, powiem kolokwialnie, ciupanie mężczyzny po głowie, tak? Po prostu wiercenie dziury w brzuchu. Jej zachowanie, tak, jest w królowej kijów. Czyli jeżeli, powiedzmy, wyciągamy wniosek, jak było naprawdę, to w tym momencie musiałaby nam klientka, która siedzi przed nami, powiedzieć. Ale ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Opisuję teraz sytuację. Kobieta ma pretensje do mężczyzny w siódemce kijów. Czy wywiera na nim jakąś presję? A na pewno na nim presję wywierała. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w emocjach ten mężczyzna ma dziesiątkę kijów. Więc kobieta wywierała na niego jakąś presję, tak? Bo jej się nie podobało. Zapewne królowa monet ma zawsze podstawy do tego, żeby coś jej się nie podobało. To nie jest, jeszcze raz powtarzam, coś takiego, co moglibyśmy nazwać czepianiem się dla czepiania. Ona się tutaj w nim, do niego czepiała, tak? Ale siódemka kijów także mówi o walce, o utrzymaniu tej relacji, czy utrzymaniu, może nie status quo, ale mi zależy, tak? To, że ja się czepiam, to ja pokazuję w ten sposób, że mi zależy, że ja chcę się pokłócić. Rozumiecie, co mam na myśli? Ja się kłócę z tobą, czy ja się ciebie czepiam, bo nieświadomie czy podświadomie pokazuję w ten sposób, że mi zależy, tak? Że mi zależy, że chcę podtrzymać jeszcze ten związek. To jest takie podskórne. No ale widocznie ta pani, ta klientka nic nie uzyskała, tak? Bo tutaj jest królowa mieczy jako sytuacja w związku. Jakie są jej zachowanie i wymagania wobec mężczyzny? To jest zewnętrzna postawa, a to zachowanie, wymagania. Ona widocznie nic od niego nie uzyskała. Skąd to wiemy? Bo tutaj jest piątka pucharów, tak? Ona czuje się zawiedziona. Ona pomimo swoich wysiłków w siódemce kijów nie uzyskała tego, czego oczekiwała, czyli, nie wiem, to subiektywnie już zależy, powiedzmy, zainteresowania swojego partnera swoją osobą, więc w tej królowej kijów ona zawija ogon i mówi: tak, to ja zajmuję się swoim życiem. Jeżeli ty jesteś taki i taki, albo zachowujesz się w taki sposób, to ja po prostu szukam swojej własnej przestrzeni, żeby zagospodarować ten wolny czas, który mogłabym poświęcić tobie, ale w tym momencie poświęcam sobie, czyli na swój, nie wiem, rozwój, nowe zainteresowania, spotykanie się z koleżankami, nie siedzenie w domu, zgodnie z królową kijów, tylko wychodzenie na zewnątrz, tak?
I okoliczności zewnętrzne, dlaczego ta pani zachowuje się w Królowej Kijów, to jest umiarkowanie. To jest znowu potwierdzenie, że ja nie uzyskałam od ciebie, od mojego partnera, tego, czego oczekiwałam. Bo umiar mówi o tym, że jeszcze poczekaj. Ktoś wstrzymuje nam konie. Jeszcze poczekaj, bądź cierpliwa. Jeszcze to, jeszcze tamto. Zero reakcji. W pewnym sensie obojętność, tak? Ta pani się wkurzyła, no ewidentnie się wkurzyła. Królowa Mieczy mówi o wkurzeniu i o tym, co powiedziałam na początku. Już teraz nie będę się tego powtarzać. Nie będę powtarzać tego, co mówiłam. Jak ona dalej widzi tą relację? Teraz mówię o dwójce mieczy, która jest z innej bajki niż ten As Mieczy i Królowa Mieczy. Pomimo tego, co powiedziałam wyżej o tej pani, jej walki o utrzymanie związku, w pewnym momencie odpuszczenie, zajęcie się sobą, ale mimo wszystko mam jeszcze ten zawód, tak? Czuję się zawiedziona, ale ja tobie na głos powiedziałam, co mi się nie podoba i że się czuję zawiedziona i czuję się, że ty mnie zawiodłeś. Ona tak do końca nie chce zerwać tej relacji, tak? Nie chce się po prostu wyprowadzić, że tak to nazwę, w tej Królowej Kijów. Tak jedną nogą jeszcze tu zostanę. Bo nie jestem pewna do końca, czy dwójka mieczy mówi o takiej niepewności, czy ja dobrze postąpiłam, czy ja rzeczywiście może dam mu jeszcze jedną szansę, jemu, czy naszemu związkowi, pomimo tego, co się wydarzyło. Ale tutaj ta szansa, ta niepewność, to wahanie, czy zostać, czy odejść, tak? Nie ma podstaw w tym, że ja mam jeszcze wielką nadzieję i że ty jesteś moim jedynym mężczyzną w życiu, a poza tobą jest pustynia i ja zostanę sama. Tylko to jest głęboko, to jako miecze, tak? To tkwi głęboko raczej w umyśle, a nie w sercu, czyli w intelekcie, czyli w myśleniu logicznym i wyciąganiu wniosków. Ta kobieta nie jest pewna na poziomie mentalnym, czy ona jednak powinna zostać, czy powinna odejść. Nie wiem, co mam z tym zrobić jeszcze, tak do końca. Dobrze, przechodzimy do mężczyzny. Co tutaj mamy? To o tych trzech szóstkach już mówiłam. Jego signifikator jest w szóstce pucharów, czyli szóstka pucharów mówi o takiej sytuacji, kiedy chcemy zatrzymać status quo, że było nam do tej pory dobrze, więc po co cokolwiek zmieniać? Ta kobieta w Królowej Mieczy, w Królowej Kijów i w tych wszystkich kartach chciałaby coś zmienić, tak? A mężczyzna mający signifikator w szóstce pucharów, no mi jest dobrze, no to czego ty ode mnie chcesz? No mi jest dobrze. Coś na tej zasadzie. Tu wspomniałam o tej dziesiątce kijów w kontekście tego, co ta pani robi i ten mężczyzna czuje się pod presją, tak? I też czuje się odpowiedzialny. Czy on to przemyślał te słowa, które tam kobieta do niego skierowała? W jaki sposób musiał je przemyśleć i wyciągnąć wniosek, jeżeli się czuje odpowiedzialny za taką sytuację, która jaka nastała w tym związku. Równie dobrze ta dziesiątka kijów może mówić o tym, że on się czuje, że kobieta wywiera na nim presję. Bo u niego jest wszystko ok. Zobaczcie, tutaj te pierwsze karty, szóstka monet, to jest jego zewnętrzna postawa. No przecież ja ci daję wszystko to, co chcesz. Jest dobrze tak, jak jest. Szóstka pucharów, jego signifikator. Jego zachowanie i wymagania, no dobrze, no to jest szóstka kijów. No dobrze, może mnie nie ma, może powiedzmy, zbyt długo pracuję, albo gdzieś angażuję się w swoje własne pasje, no ale wracam, tak? Szóstka kijów jest powrotem, w chwale, więc wracam do ciebie. I ja mam wrażenie z tych kart, tak? Z tych czterech kart, szóstka monet, szóstka kijów, dziesiątka kijów i szóstka pucharów, że ten mężczyzna w pewnym sensie nie widzi problemu. Co ta kobieta ode mnie chce? Dlaczego ona jest tak źle nastawiona do mnie i coś mi tam wyrzuca, burczy pod nosem, no ale ja przecież wracam. No, mam takie wrażenie, wiecie, też kolokwialnie powiem, no jeżeli wracam, tak, po pracy czy po realizacji swoich pasji, czy nawet z podróży, bo może ten mężczyzna pracuje gdzieś dalej, czyli musi dojeżdżać albo pracuje powiedzmy w innym mieście za granicą,
i on wraca, tak, powiedzmy na weekend czy na jakiś tam czas do domu, no to czego ty ode mnie chcesz? No, no przecież jestem, no gdzieś tam coś sobie robię, nie chcę, ale wracam, nie chcę, żeby cokolwiek się zmieniło w tej szóstce pucharów. Kurde, czego chcesz ode mnie, kobieto? I zobaczcie, tutaj mamy wisielce jako okoliczności zewnętrzne, dlaczego on zachowuje się w szóstce kijów. Więc być może jakaś była przerwa w tym związku. Dlatego ja powiedziałam, że on może gdzieś daleko pracuje i się dłużej nie kontaktował z tą kobietą, tak? I po dłuższej nieobecności, wisielec mówi o dłuższej nieobecności, mówi o dłuższym braku kontaktu między dwojgiem w kontekście partnerstwa czy rozkładu partnerskiego i zawieszeniem na kołku relacji, tak? Ta relacja dalej trwa, ona istnieje, ale nie posuwa się do przodu. Więc ta kobieta zapewne też między innymi dlatego miała pretensje do niego, że on mógł się odezwać, mógł, czy powinien się odezwać, powinien się z nią kontaktować, powinien też dbać o tą relację, ale tego nie zrobił. Ale wraca po jakimś czasie z pracy, tak? Mam na myśli pracę dojazdową czy pracę za granicą. No i dla niego jest wszystko ok, ale dla niej nie jest ok. Ale zobaczcie, jak on widzi dalej tę relację. Tutaj jest wieża. Ona tak mu nagadała, tak? Tak ciosała mu kołki na głowie, że on po prostu już nie ma nadziei na nic, że ta relacja dalej będzie trwała. Że on uważa, że ta relacja po prostu już całkowicie się zakończyła i dla niego świat się zawalił. No wieża mówi o zawaleniu się świata. Dlaczego? Dlatego, że on ma sygnifikator w szóstce pucharów i dla niego, powtarzam jeszcze raz, wszystko najlepiej, żeby zostało po staremu. I ta reakcja, czy to działanie, te słowa tej jego partnerki spowodowały to, że jemu normalnie świat się zawalił. O, nie dość, że on nie wie, czego ona od niego chce, czy nie wie, może nie chce wiedzieć, tak, bo te karty nie mówią o tym dosłownie, ale podskórnie czuję, że te karty mówią też o tym, że o czym ty do mnie rozmawiasz, kobieto. I w konsekwencji on ma wieżę jako perspektywę swojego związku. Czyli to, co do tej pory było dla niego odniesieniem czy poczuciem bezpieczeństwa, że ma gdzie wracać, że nie wiem, jest uprane, uprasowane, ugotowane i tak dalej, no to się wszystko wali, tak? I zachwiało to jego poczuciem bezpieczeństwa wewnętrznym i również zewnętrznym. Ja tutaj nie kładłam kart, tu pośrodku trzech, jak będzie dalej wyglądała ta relacja. Dlaczego? Dlatego, że to widać po prostu z tych dwóch kart. Dwójki mieczy i wieży po stronie mężczyzny. Jeszcze raz powtarzam, pomimo tego, co kobieta uczyniła i powiedziała swojemu partnerowi, ona nie jest pewna do końca, czy ma odejść, czy zostać. Ona sobie to w głowie musi poukładać i musi podjąć w głowie decyzję, ale nie w sercu. Natomiast to u niego, że zawaliło mu się to wszystko, tak? Zawaliło mu się poczucie bezpieczeństwa i no dom również, tak? Dom czy relacja. Ta wieża w tym momencie ma mniejsze znaczenie paradoksalnie niż ta dwójka mieczy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj po środku jest królowa mieczy jako sytuacja w związku i to ta kobieta nadal będzie rozdawała karty. Bo jeżeli ta kobieta będzie rozdawała karty i ona jest na silniejszej pozycji, że tak to nazwę, w tej relacji, to ona podejmie decyzję, co dalej mam zrobić z tym. Tym bardziej, że już wpędziła mężczyznę w poczucie winy, w dziesiątce kijów i w poczucie odpowiedzialności. Ja teraz nie oceniam, czy to, co ta kobieta uczyniła, jest dobre czy złe dla tej relacji, dobre czy złe dla tej mężczyzny, czy było zasadne czy bezzasadne. Faktem jest, że karty opisały tak w tym momencie tą relację. I jeszcze raz powtarzam, wieża w tym momencie
będzie, jest, ma mniejszą siłę przebicia niż ta dwójka mieczy razem z tą królową mieczy i tym działaniem tej kobiety. Bo po stronie tej kobiety są bardziej karty aktywne i bardziej karty, nie umiem tego Wam powiedzieć tak do końca, o co mi chodzi, ale miecze i zwłaszcza królowa mieczy razem z asem mieczy do pary to są po stronie kobiety, to są karty, które mówią o tym, że nie dam sobie w kaszę dmuchać i będzie po mojemu w taki czy inny sposób, będzie po mojemu, nie będzie to łagodnie przebiegało, łagodnie to może sobie przebiec u królowej monet, ale u królowej mieczy razem z królową kijów i tymi wszystkimi kartami to łagodnie nie będzie przebiegało, czyli nie będzie ta sytuacja ewoluowała łagodnie, raczej rewolucyjnie i dlatego ten mężczyzna, ta wieża jest reakcją na działanie tej kobiety, ona nie jest akcją, on tego nie chce. Dlaczego on tego nie chce? Dlatego, że ma tutaj w sygnifikatorze szóstkę pucharów i inne karty, które mówią o tym, chce zatrzymać status quo. Ta wieża jest, jeszcze raz powtarzam, reakcją na działania i słowa tej kobiety. Jeżeli ta kobieta zmieni zdanie, dobrze, teraz zajmuję się swoim własnym życiem, ty sobie rób co chcesz i mam ciebie dosyć i mam dosyć tego związku, ale na przyszłość ona ma pokazaną dwójkę mieczy, więc on dostosuje się do jej decyzji, jakakolwiek by nie była, tak? Bo dwójka mieczy nie mówi teraz w tym momencie o rozstrzygnięciu, ona mówi jeszcze o pewnym czasie wahania, co ja mam dalej z tym fantem zrobić. Czy mam pójść w prawo, czy mam pójść w lewo, a może w ogóle zupełnie prosto, bo w międzyczasie po dwójce jest trójka, więc w międzyczasie poznam kogoś i z mojej strony ktoś się wciśnie między wódkę a zakąskę, czyli między wódkę a zakąskę być może pojawi się ktoś, ale to jest taka, wiecie, to, tu nie jest trójka mieczy, tutaj jest dwójka mieczy, więc to jest pójdę w prawo, czy pójdę w lewo. Chociaż podskórnie możemy podejrzewać, że jeżeli taka sytuacja będzie trwała dłużej, no to po stronie tej kobiety pojawi się ktoś trzeci, tak? I ona przejdzie z etapu dwójki mieczy do trójki mieczy. Już wtedy nie będzie odwrotu od tej wieży, którą ten mężczyzna tak widzi tą relację. Trochę chaotycznie dzisiaj porozmawiałam, ale miałam Wam dużo do powiedzenia, że jednak chciałam, żebyście widzieli, jak jedna karta wynika z drugiej i jakie to niesie ze sobą konsekwencje, że warto czytać sekwencję kart i nie tylko karta po karcie i nie tylko brać pod uwagę stronę jedną i stronę długą, a drugą, ale tak jak karty wpływają na siebie na różnych pozycjach. To jest wtedy według mnie pełniejszy obraz interpretacji, pełniejszy kontekst, czy szerszy kontekst otrzymuje klient w naszej interpretacji czy prognozie i no możemy też między innymi rozwijać swoją wyobraźnię, tak? Bo nie wiem, czy zauważyliście, jak ja opowiadam o tutaj w filmikach o kartach, to ja zawsze albo zazwyczaj wymyślam jakieś sytuacje, czy, co kobieta mogła powiedzieć mężczyźnie i odwrotnie, bo tak łatwiej zrozumieć klientowi, o czym my mówimy. To, że ja sobie wyobraziłam na podstawie kart, co jedna osoba drugiej powiedziała, wcale nie musi się zgadzać, ale sens może być ten sam. Klient może nam potwierdzić, tak przytaknąć, że tak, ma Pani rację, tak rzeczywiście było, chociaż ja nie muszę siedzieć w głowie tego człowieka i wiedzieć dokładnie, jakimi słowami posługiwał się on do swojego partnera i odwrotnie. Ale sens właśnie jest ten sam. Chodzi o to, żeby mówić jak najprostszym językiem do klienta i jak najprościej też zrozumieć karty, nie kluczyć, nie opowiadać Bóg wie jakimi metaforami i jakimi okrągłymi słowami, to nie ma sensu, po prostu, przynajmniej według mnie, sens ma krótko treślić chciwie na temat i obejrzenie również całości rozkładu, a nie tylko karta po karcie. Dobrze.
Prawie 30 minut rozmawiam do Was. Nie planowałam rzeczywiście tak dużo rozmawiać i wiecie co jeszcze zauważyłam, że za każdym razem, jak mój filmik trwa około 30 minut, to ja się tłumaczę z tego, że nie planowałam i Was przepraszam, ale w tym wypadku nie będę tak mówiła, bo po prostu miałam do powiedzenia to, co powiedziałam, a że trwa tyle, no to trudno. Ci, którzy będą chcieli wysłuchać do końca, to wysłuchają, a ci, co nie będą chcieli, no to nie wysłuchają. W takim razie dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za wytrwanie do końca i do następnego.